Poznaliśmy panią. Tam była pani z takim małym bambikiem. Się okazało, że ten bambik to jest jakiś tam przewodnik, bambik, czyli dziecko. Przewodnik, chyba to był syn jej wujka, czy coś takiego. Syn jej znajomego. No i się okazało, że ona jest przewodniczką. I później za kilka dni, z racji tego, że ja po tych jaskiniach miałem jechać do Jerozolimy, zapytałem się jej, gdzie ja mogę rozłożyć namiot. Ona mi powiedziała, że nie będzie rozkładał namiotu, tylko śpisz u mnie. To taka starsza pani, oczywiście, no. Ale i okazało się, że kobieta, która znała mnie tak naprawdę jeden dzień, zaproponowała mi spanie za darmo. Później mnie oprowadziła po całej Jerozolimie i wręcz mi zostawiła w pewnym momencie dom. Prawda? Czyli dobrze ci, chłopaku, z oczu patrzę, zaufała ci po prostu. No, tak, zostawiła mi psa i kota, także wydaje czyli mi się... Czyli tak, przeciskanie się przez skały. Spanie u obcej kobiety. To akurat w Azji Express u nas tak, także to jest... Takich doświadczeń mi nie brakowało. No, tak. Kurczę, bardzo fajna historia, taka bliska mojemu sercu, była w Indiach, ponieważ zobaczyłem reportaż na temat wioski szachistów. No właśnie, to jest ciekawe bardzo. Chodzi o to, że w latach 70. poprzedniego wieku był w tej wiosce taki problem alkoholizmu, niestety. Nie było tam za dużo do roboty i pewnie ludzie sobie tak, powiedzmy, odskakiwali na bok w ten sposób. A jest taka zasada, że z nawyku się wchodzi w drugi nawyk i był tam jeden mieszkaniec, który postanowił, że pokaże tym ludziom właśnie szachy. I nagle cała wioska zaczęła grać w szachy, to był fenomen na całe Indie. Ja postanowiłem, że to sprawdzę. Udałem się samolotem do jakiegoś mniejszego miasta, później musiałem gdzieś autobusem, później taksówką i nie wiedziałem, co zastanę.